Częstym motywem pojawiającym się w uniwersum SCP są klasy personelu, głównie klasa D. Jest to niezwykle ważny, choć zawiły temat, dlatego dziś pomówimy sobie o strukturze zatrudnienia w Fundacji. Zapewne najbardziej ciekawi Was personel klasy D, dlatego właśnie od niego zaczniemy. Sama ich idea jest jedną z najstarszych i najbardziej kontrowersyjnych kwestii w całym uniwersum. Głównie ze względu na sposób ich traktowania, ale również na funkcje, jakie pełnią. Obchodzą się oni ze skrajnie niebezpiecznymi anomaliami, ale nie są oni z tego powodu traktowani jak bohaterowie, a wręcz przeciwnie. Warto również wspomnieć, że w grze SCP Containment Breach sterujemy właśnie pracownikiem klasy D, a nie, jak wiele osób na początku myśli, więźniem. Co tak naprawdę nie jest dalekie od prawdy. W skład personelu klasy D wchodzą głównie przestępcy, zazwyczaj skazani na kary śmierci. Jednakże w skrajnych przypadkach protokół 12 dopuszcza rekrutowanie ich także z innych źródeł, np. więźniów politycznych, uchodźców i cywilów. Nie zwraca się do nich po imieniu, lecz według przydzielonego im numeru, np. D8432. Dodatkowo nie mogą oni wejść w kontakt z żadnym z pracowników z klasy A lub B. Każdy z pracowników klasy D musi obowiązkowo przechodzić regularne badania psychiatryczne, a pod koniec miesiąca musi zostać poddany terminacji. I to właśnie stwierdzenie budzi najwięcej kontrowersji. O dziwo, nie ze względu na wątpliwą etyczność, co bardziej na względy techniczne. Po prostu na świecie w celach śmierci nie ma wystarczająco ludzi, by móc sobie pozwolić na takie marnotrawstwo. Dlatego przyjęło się sądzić, iż terminacja nie jest równoznaczna z uśmierceniem. Tutaj również obowiązuje kanoniczność selektywna. Większość osób uważa, że jest to co najwyżej wersja oficjalna, by pracownicy naukowi nie przywiązywali się do pracowników klasy D. Inni sądzą, że proces terminacji ma polegać na wymazaniu pamięci i przeniesieniu ich do innego ośrodka, a do egzekucji ma dochodzić tylko, gdy ich stan fizyczny lub psychiczny ma na stałe uniemożliwiać udział w eksperymentach lub znajdują się pod anormalnymi efektami. Niektórzy wysuwają nawet takie teorie jak klonowanie czy kontrola populacji pracowników klasy D metodami anormalnymi. Gdy dojdzie do katastrofy w placówce, cały personel klasy D należy natychmiast zneutralizować, o ile pracownicy ochrony nie widzą dla nich innego zastosowania, takie jak na przykład mięso armatnie czy żywe tarcze. Ale personel klasy D to tylko część złożonej struktury zatrudnienia w fundacji. Zajmują się oni tylko czarną robotą i nie są dopuszczani do bardziej odpowiedzialnych prac. Zajmują się nimi pracownicy z innych klas. Pracownicy klasy A zajmują się przeprowadzaniem strategicznych operacji fundacji. Nie posiadają oni bezpośredniego dostępu do żadnych anomalii. Mogą oni jednak znajdować się w placówkach przechowawczych, gdy zajdzie taka potrzeba, ale nie mają dostępu do sektorów, gdzie anomalie są zabezpieczone i muszą przebywać w specjalnych, bezpiecznych regionach. Członkowie Rady O5 przydzielani są zawsze do klasy A. Gdy dojdzie do sytuacji krytycznej, pracowników klasy A należy w trybie natychmiastowym ewakuować do wyznaczonego, bezpiecznego miejsca poza placówką. Pracownicy klasy B odpowiadają za przeprowadzanie lokalnych operacji fundacji. Mogą otrzymywać dostęp do zabezpieczonych obiektów, które zostały wcześniej poddane kwarantannie i oczyszczone ze wszystkich potencjalnych właściwości wpływania na działanie umysłu i środków mentalnych. W razie uszkodzenia przechowalni lub podjęcia wrogiego działania wobec fundacji przez inną grupę, pracownicy klasy B muszą zostać jak najszybciej ewakuowani do wyznaczonego, bezpiecznego miejsca poza placówką. Pracownicy klasy C posiadają dostęp do większości anomalii, które nie zostały uznane za wrogie lub niebezpieczne. Jednak jeżeli wejdą w kontakt z obiektem mogącym wywołać trwały wpływ na umysł, powinni zostać poddani kwarantannie i badaniom psychiatrycznym. W razie uszkodzenia przechowalni lub podjęcia wrogiego działania wobec fundacji przez inną grupę, pracownicy klasy C, nie biorący udziału w badaniach ochronnych, powinni zgłosić się do bezpiecznego, zamkniętego rejonu albo ewakuować się
przy pomocy przebywających w placówce pracowników ochrony. Czasami mówi się też o klasie E, stanowiącej personel tymczasowy. Przydzielani są do niej agenci polowi i pracownicy zabezpieczający, którzy zostali wystawieni na potencjalne niebezpieczne oddziaływanie w czasie wczesnego zabezpieczania obiektu. Należy poddać ich kwarantannie najszybciej jak to możliwe, a następnie obserwować i analizować celem zauważenia u nich wszelkich niebezpiecznych zmian behawioralnych, osobowościowych i fizjologicznych. Pracownicy ci mogą powrócić na służbę wyłącznie po wydaniu pełnomocnych i pozytywnych orzeczeń przez komisję lekarską. Podział na klasy jest jednym z kilku sposobów grupowania pracowników. Każdy z nich, niezależnie od klasy, w której się znajduje, posiada własny poziom uprawnienia oraz pełni określoną funkcję. Ale o tym pomówimy w kolejnych odcinkach. A teraz nie zapomnij ocenić tego filmu. A ja będę się z wami żegnał i do usłyszenia. Cześć!